Zapraszamy na kolejny tęczowy Music Box. Najpierw piosenka. Magda Cuglewska i jej Dzień Dobry, Kalifornia. Znów po mapie palcem wodzę, czasem ze złości miewam tiki w nodze. Telefon milczy, więc milczysz ty. Prędzej zagwiżdżę u babci stary czajnik. Dokąd wyjechać myślę, choćby już wiadomość w liście przyślę. No a dziś dzień dobry, Kalifornio. Zostawiłam za oknem deszcz. Dzień dobry, Kalifornio. Cooper wspomnień zostawiam te. Ktoś przebiegł obok, nie to nie ty. Straciłam wiarę, że znowu się odezwiesz. Jeszcze 5 minut czekam, możesz przyjść. Potem już tylko jedna myśl. Dzień dobry, Kalifornio. Zostawiłam za oknem deszcz. Dzień dobry, Kalifornio. Cooper wspomnień zostawiam te. Cześć! Czyżbym się spóźniła? Tak, zapomniałaś, że tęczowy Music Box jest teraz pół godziny wcześniej. Wcale nie zapomniałam. Przygotowywałam nowy konkurs do tęczowego. Mamy dla naszych widzów nagrodę. Jest nią mini wieża. A jak nasi widzowie mogą zdobyć taką nagrodę? Spośród tych, którzy na nasz konkurs nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę. Czyli trzeba odpowiedzieć na 4 pytania? Tak. Pytania w całym naszym programie będą poprzedzone planszą Uwaga Konkurs. A kiedy będzie pierwsze pytanie? Już za chwilę. Popatrzcie uważnie na występ zespołów Enjoyer oraz Hand to Hand. Zaraz po nim będzie pierwsze pytanie naszego konkursu. Popatrzcie więc bardzo uważnie. Kochani, ogłaszam konkurs związany z zespołem Enjoyer. Za chwileczkę zobaczycie nasz najnowszy teledysk pod tytułem Jakie będzie jutro?
Jak nazywa się zespół składający się z trzech osób? To było pierwsze pytanie naszego konkursu. Oglądajcie nasz program uważnie. Będą jeszcze trzy. A ja mam dla ciebie zagadkę. Czy wiesz, kto to był Eol? Nie. To także nie wiesz, co to była harfa Eola. Nie drażnij mnie. Powiedz. Eol był to mityczny grecki władca wiatru. Grecy wiele lat temu wierzyli, że właśnie on rządzi wiatrami i huraganami. A ta harfa Eola? Harfa boga wietru Eola grała, gdy jej struny poruszał wiatr. Ale co to ma wspólnego z naszym programem? W naszym programie jest dziś reportaż z festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu, gdzie właśnie główną nagrodą jest złota harfa Eola, czyli statuetka przedstawiająca harfę. Ale wiem, co znaczy nazwa festiwalu Schola Cantorum. To dosłownie szkoła śpiewania. Zapraszamy na reportaż. Co roku w Kaliszu odbywa się ogólnopolski przegląd uczniowskich kameralnych zespołów muzyki dawnej Schola Cantorum. Głównymi nagrodami są złote harfy Eola, starożytnego greckiego boga wiatru. Uczestnicy festiwalu grają, tańczą i śpiewają, tak jak przed wiekami. Taka muzyka rozbrzmiewała w rycerskich zamkach i na rynkach średniowiecznych miast. Cześć, witamy Was serdecznie na 17. festiwalu Schola Cantorum. Dostrzec dla każdego doświadczonego pedagoga, to jest oczywiste, że młodzież zaangażowana w ten typ działalności jest młodzieżą, która nie tylko zyskuje intelektualnie, emocjonalnie, ale przede wszystkim w inny sposób rozwija się społecznie. Jest to młodzież, jest to sposób na kształtowanie postaw prospołecznych i zachowań, które w kategoriach ładu etycznego mają nieocenione znaczenie. Jesteśmy chórem Awesor z Bielska Białej. To, co tutaj widzicie, to tylko część naszego chóru, ta kameralna. Działamy od mniej więcej 14 lat, tak działa nasz dyrygent.
To, co robimy na tym festiwalu, to śpiewamy muzykę dawną. Właśnie dzisiaj wygraliśmy harpę Eola, oto ona, i główną wygraną, Grand Prix. Wszyscy lubimy to, co robimy. Śpiewamy nie tylko muzykę dawną, śpiewamy różne, przeróżne, najróżniejsze utwory. Śpiewamy gospel, śpiewamy negro spirituals, śpiewamy pieśni rozrywkowe, nagrywamy pół playbacki i wszystko, co jest związane z muzyką, śpiewamy. Chcemy dla was teraz zaśpiewać taką pieśń murzyńską, negro spirituals. Nazywa się ta pieśń I Hear a Voice. Jesteśmy zespołem muzyki dawnej Ars Antiqua z Bierzmika. Gramy już ponad 5 lat. Dzisiaj zostaliśmy honorowani złotą harpą Eola w kategorii zespołów instrumentalnych od 3 do 9 osób. Teraz chcielibyśmy zagrać dla widzów tęczowego Music Boxu fragment utworu Hoboken Tanz. Thank you.
jesteśmy z chóru Resonans con tutti, przyjechaliśmy z Zabrza. Jest to właśnie nasza czwarta harfa Eola i bardzo się cieszymy właśnie z tego wyróżnienia, dlatego że naprawdę konkurencja była silna i jesteśmy bardzo zadowoleni. Śpiewamy już dużo lat, na przykład śpiewam już 5 lat w chórze, tak jak koleżanki. I niektórzy oczywiście są młodsi, dlatego że jest to nasza młodsza grupa. Cały chór liczy przeszło 120 osób, a przyjechała tutaj grupa tylko do 21 lat. Radujcie się, bo mam na imię Magda. Jestem z zespołu Schola Cantorum Inowrocławiensis z Inowrocławia. Jesteśmy w tej chwili na tegorocznym przeglądzie Schola Cantorum 95 w Kaliszu. Właśnie tutaj zdobyliśmy główną nagrodę w naszej kategorii. Główną nagrodę, czyli harfę Eola. Muzykę dawną wykonujemy, to znaczy gramy, śpiewamy i tańczymy tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jest ona naszą ulubioną muzyką. Oczywiście słuchamy również innej muzyki, ale ta muzyka jest dla nas jakby odskocznią od życia codziennego. Jest taka kochana, taka ulubiona, taka na razie tak mało znana, więc przez to kochana. Ogólnopolski przegląd Schola Cantorum Kalisz 95. Był to wspaniały festiwal. Zespoły dziecięce i młodzieżowe wykazały wyższy poziom artystyczny od ubiegłorocznych, czyli poziom festiwalu wzrasta, co zresztą w swoim werdykcie wyrazili jurorzy. Ja mogę o festiwalu mówić dużo, jako że jestem jedynym, który został od pierwszego festiwalu w roku 1978. Następny będzie też na pewno wspaniały. My już dzisiaj myślimy o 18. Będzie on w lutym 96 roku. Zapraszamy. Pytanie konkursu. Jest proste. Jeśli uważnie oglądaliście nasz program, bez trudu na nie odpowiecie. Kto to był Eol? Piotrek, kto śpiewał pierwszą piosenkę w naszym programie? Magda Cuglewska z miejscowości Kamienica Polska. Czy Magda śpiewała już wcześniej w tęczowym? Oczywiście. W 92 roku otrzymała Grand Prix na festiwalu Majowa Nuta w Częstochowie. Wzięła też udział w koncercie galowym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w sali kongresowej w tym samym roku. Zobaczcie, jak Magda wyglądała i śpiewała prawie 3 lata temu. Podarował mi łąkowy pan nowych rytmów, nowych zalej, cały kram. Czy Magda zdobyła jakąś nagrodę w zeszłym roku?
Na trzecim Krajowym Festiwalu Młodych Wykonawców Piosenki Majowa Nuta 94 w Częstochowie Magda zajęła drugie miejsce w najstarszej grupie. Tych występów jeszcze nie prezentowaliśmy w naszym programie. Tak, pokazywaliśmy tylko dzieci poniżej 16 lat. Na festiwalu w Częstochowie śpiewali także uczniowie klas licealnych. Kto zajął pierwsze miejsce? Aleksandra Wolf z Kielc z piosenką Uciekamy wciąż od marzeń. Wiatr spojrzenia nam roztańczy, uśmiech zmiecie zwątpień pył. Będziesz sokiem pomarańczy, będziesz złocił się i tlił. Nie uciekaj wciąż od marzeń i od dobrych, od pięknych słów. Tak śpiewała Ola z Kielc. A my mamy już następne pytanie. Trzecie. Uwaga! Krajowy Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki Majowa Nuta w Częstochowie jest organizowany już od kilku lat. Którym z kolei będzie tegoroczny festiwal? Pierwsze miejsce już prezentowaliśmy, drugie też. Przypomnijmy, drugą nagrodę w najstarszej kategorii wiekowej na festiwalu Majowa Nuta w Częstochowie zdobyła Magda Cuglewska, której występ oglądaliśmy na początku programu. Czas więc na miejsce trzecie. Elżbieta Bartos z Sieradza i piosenka Wieczór nad rzeką zdarzeń. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń pusty już. Taksówki coraz dłużej drzemią na postojach, czekają na ostatni kurs. Popatrz, bramy już przymknięte w oknach noc. Nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał. Możemy znów przy ogniu siąść. Nasz program zbliża się do końca. Czas na ostatnie pytanie konkursowe. Wymień przynajmniej 3 rodzaje głosów żeńskich. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszamy na następny program za tydzień o godzinie 8.55. A będzie w nim nowa muzyczna bajeczka z Krzysztofem Tyńcem w roli czarodzieja. Bardzo wiosenna. Będzie koncert chóru chłopięcego z Poznania na Zamku Królewskim w Warszawie. Będą to polskie słowiki. I powitamy także wiosnę. Przypominamy o konkursie. Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na kartkach pocztowych. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Przypominamy pytania z dzisiejszego programu. Wygrania jest mini wieża. Sprzęt radiowo-telewizyjny ufundowała firma Elektronik z Piekar Śląskich, dystrybutor firmy AIWA. Odpowiedzi na konkurs przysyłajcie na nasz adres do 27 marca. Zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie, nasz program zaczyna się o 8.55. I już na początku, w pierwszych minutach naszego programu, będzie konkurs z nagrodami. Cześć! Cześć. Na nosie okulary ma profesor Robert. Walizką ulicami gna profesor Robert. Mówią o nim dziwny człowiek, czyta książki w autobusie. Może liczyć godzinami, wszystkie plany ma odruście. Widzi idealny świat, dziewczyną daje róży kwiat. Wesoły zawsze jest, wesoły zawsze jest, wesoły jest. W teatrze często nudzi się profesor Robert.
kto śpiewa w radiu, dobrze wie, profesor Robert. Wychodzący zamyka drzwi, profesor Robert. A z mądrych uwag sobie drwi, profesor Robert. Mówią o nim dziwny człowiek, czyta książki w autobusie, może liczyć godzinami, wszystkie plany ma obrusie.